Chciałabym, żeby teraz przez ten czas, który mamy do obiadu, towarzyszył nam ten obraz, żebyśmy tak go troszeczkę, że tak powiem, opatrzyli się z tym obrazem. To jest reprodukcja oryginału. Oryginał znajduje się w Luwrze i jak swego czasu, jak rozczytywałam tą ikonę i poświęciłam dużo czasu, żeby ją kontemplować, z tą ikoną proponowałam różne spotkania dla młodzieży, ponieważ ta ikona nosi taki tytuł podstawowy, ikona przyjaźni. Bardzo ciekawe były spotkania z takimi młodymi, bardzo nastolatkami, którzy w niesamowity sposób weszli w ikonę, w kontemplację ikony, odkryli, że tak można, że to temu służy. Bardzo takim było punktem wyjścia właśnie do rozmowy o przyjaźni, czym naprawdę przyjaźń jest, i później ta modlitwa tą ikoną. I potem się z różnych stron pojawiły prośby, żeby to dostać, to teraz nie, tak, to chcą mieć, to prawda, żeby do tego móc wrócić, nie? I ja wtedy zdecydowałam to na publikację tego i powstała właśnie taka publikacja wydana przez wydawnictwo WAM, czyli jezuitów w Krakowie. Płyta, która przedstawia kontemplację tej ikony, czyli wystarczy włączyć i oddać się modlitwie, podążając za propozycją, która jest na płycie. Z tym, że okazało się wtedy, że sięganie po oryginał i prawa autorskie w Luwrze za dużo nas kosztowały, więc czekałam pół roku, aż taki ojciec Kot, jezuita, który prowadzi szkołę pisania ikon w Krakowie, napisze specjalnie ikonę do produkcji tego. I ten cały scenariusz został zastosowany właśnie w tej kontemplacji ikony. Chrystus i Abba Menas, czyli ojciec imieniem Menas, mnich. I tu jest takie właśnie zdjęcie tej ikony, którą właśnie stworzył, którą pisał ojciec Scott. I chciałabym zaproponować wam medytację, kontemplację tej ikony, korzystając już z tego, co zostało zapisane na nośniku. Ponieważ wtedy jakoś tak też więcej spokoju jest niż, znaczy można ominąć mnie czy osobę, którą jakoś coś prowadzi i rzeczywiście skupić się tylko na tym. Ale wcześniej, zanim przejdziemy do tego, więc niech ona nam tak towarzyszy, ta ikona, żebyśmy widzieli docelowo, ale wcześniej w związku z tym chciałabym teraz powiedzieć trochę więcej o modlitwie ikoną. Jak jakoś do tego podejść, jak odnaleźć się, w jaki sposób ikona może towarzyszyć mojej osobistej czy takiej wspólnotowej, jak teraz, modlitwie. Powiedziałam już wcześniej, że ikona powstaje z modlitwy i służy modlitwie. To jest jej pierwsza misja. Pierwsze niejako powołanie ikony. Rodzi się w sercu ikonopisarza ze spotkania z Bogiem. Tak przynajmniej ja bym chciała, żeby ikona, którą ja tworzę, do której ja się zabieram, rodziła się z tej inspiracji, jaką było doświadczenie spotkania z Bogiem. To nie jest tak, że nie wiem, patrzę na ikony, oglądam różne ikony, ta mi się podoba, taką bym chciała mieć. Ponieważ mnie to interesuje, ja patrzę, oglądam na wiele ikon. Na różnych wystawach, i w muzeum, i w takich no, sklepach z ikonami.
I wierzcie mi, że czasem szereg ikon, ale żadna mnie nie zatrzyma. Żadna mnie nie skupi, nie zaintryguje jakoś wewnętrznie. Czasem ikona jest w swoim wyrazie bardzo prosta i bardzo nieudolna. I taka ikona potrafi zatrzymać, bo w sobie ma to coś. Ma to takiego ducha, który jest trudny do wyrażenia słowem, a właśnie jest uchwytny przez zmysły. Byłam na takich warsztatach w Częstochowie, gdzie powstawała ta ikona Matki Bożej. I wtedy na tych warsztatach była mama z takim nastoletnim, chyba 12 synem, z autyzmem. I ten chłopak też pisał ikonę. Ale wiadomo, że jego nadpobudliwość nie pozwalała siedzieć ileś tam, nawet godziny, nawet pół godziny w jakimś tam skupieniu i pracy nad tą ikoną. W związku z tym wszyscy daliśmy przyzwolenie, że on sobie wstaje, chodzi, wychodzi, siada znowuż, prawda? I prowadzący wtedy te warsztaty, między innymi ksiądz, bo to było w takim zespole, ksiądz i taki artysta, powiedział, że przyjmujemy go takim, jakim jest, ale też nie pomagamy mu w tej ikonie, że a to tu krzywo kreska, a to, że to nie tak, a to nie ten kolor. On zrobił wszystko według wzoru, który miał do zrobienia, ale wszystko po swojemu. W ostatnim etapie prowadzący jeszcze tak to jakoś tam tylko ogarnął, dokończył niektóre kreski, które były przerwane w trakcie, żeby w ogóle właśnie ta postać. I wyobraźcie sobie, że później tak chyba za 20 tych ikon, które powstały, bo wszystko było, to były te same ikony, z tego samego wzoru, że ta ikona tego chłopaka była tak przedziwna, nie wiem, może dlatego, że ja wiedziałam, kto to pisze, tak zatrzymywała. Tyle można było z niej wyczytać jego własnego serca. I dla ludzi, którzy widzą w ikonie taką wartość, ważne jest, kto tą ikonę tworzy, kto, w czyich rękach ona powstaje. Tutaj ktoś zapytał, jest ta ikona Pana Jezusa, która powstawała na takich warsztatach dla studentów w Krakowie. Zrobiliśmy takie warsztaty zupełnie za darmo. Chodziło o to, żeby jakoś tak ludzi zatrzymać, żeby akurat ktoś odnajdzie swoją jakąś drogę, przestrzeń w tej ikonie. I ta deska była zamawiana w takiej pracowni ikonograficznej w Płocku, gdzie produkują deski. I ja wtedy zamówiłam te deski i mówię, że to będzie tak dla studentów, że proszę o 10 desek, więc może na jakiś bonus liczę, bo to tak ja nie zarabiam na tym, prawda? No i tą pani tak porozmawialiśmy bardzo miło. Ja mówię, to dobrze, zamówienie złożone, przyjęte, za kilka dni tam paczka przyjdzie. I przychodzą te deski z takim serduszkiem tutaj przypiętym, na którym pisze Made with love, zrobione z miłością. I w momencie, kiedy zamówiłam te deski, ta pani mówi tak, od tego momentu, kiedy będą robione deski, zaczynamy się modlić za tych, do których ta deska, ikona trafi. I tam myślę, o to mi chodzi. O takiego ducha, tego ja szukam, tak? Tego ja szukam, że za tą osobę, dla której ta ikona jest przeznaczona. Dla mnie już jest modlitwa od momentu powstawania deski. I dla mnie to jest niesamowicie ważne, że ta osoba jest objęta modlitwą. W tajemnicę, w przestrzeń ikony wchodzimy poprzez modlitwę. Przed ikoną zapalamy lampę, lampy oliwne, zwłaszcza w kościołach, w cerkwiach prawosławnych, w domach. To ma być żywy ogień, to nie ma być lampa elektryczna, nawet nie taka świeca, jaka jest, jaką my mamy, tam takie właśnie te wkłady takie małe, prawda, czy normalne. To mają być te świece takie, tak zwane cerkiewne świece z oryginalnego wosku, świece, które nie kapią, które się spalają całe.
Ale jeżeli to jest lampka oliwna, to wiadomo, że ona trochę wydaje kopci nieraz, w zależności jaka to jest oliwa. I bardzo często w tych cerkwiach te ikony są takie właśnie, jak jeżeli nie są zaopiekowane, to trochę takie osmalone tym dymem lamp. Ale w ikonach, w cerkwiach też są specjalne, jest tak zwana specjalna służba cerkiewna, czyli najczęściej to są kobiety, które po prostu cały dzień w tej cerkwi są, pilnują właśnie ognia, mają żywy ogień przed ikoną, jak przed tabernakulum pali się światło, lampa, ponieważ właśnie jest to znak uobecnienia, obecność, rzeczywista obecność. Doglądają tego i też ikony są, że tak powiem, myte. One są myte, ponieważ ikona generalnie jest zabezpieczona. Ostatnia praca z ikoną to jest praca nałożenie tak zwanego werniksu, czyli takiego specjalnego lakieru twardosnącego albo oliwy, albo jakiegoś rodzaju pokostu, który zabezpiecza technologicznie ikonę, drewno i farbę przede wszystkim. Farbę zabezpiecza przed, bo farba jest tak robiona, że jest pokusą dla wszelkich muszek, robaczków, bo tam oni mają pożywienie, więc ten lakier się zabezpiecza i w związku z tym czyszczenie ikony po tym takim osadzie z lamp odbywa się specjalnym olejkiem, olejkiem bardzo często pachnącym olejkiem. Delikatnie się przeciera olejkiem tą ikonę i ta politura jest na tyle bezpieczna, że nie sprawia to, więc ikony pachną. Ikony są niejako namaszczone takim olejkiem. To trochę przypomina, jak byliście na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to tam płytę na która symbolizuje to miejsce złożenia Jezusa, zdjęcia Jezusa z krzyża, zanim został złożony w grobie, czyli musiał być położony. I tam jest taka właśnie płyta, która jest nieustannie namaszczana olejkami. Kiedy się tam ludzie modlą, wchodzą, to klękają przy tym, to pierwsze, z czym się spotykają, zapach olejku. Więc ja tutaj ten woń tego olejku nardowego wam puszczam, można sobie zamoczyć i trochę zostawić na zapachu na sobie, dobrze? To jest taki olejek nardowy z Ziemi Świętej przywieziony, bo miałam taką łaskę być w tych miejscach. Także przed ikoną zapalamy lampy oliwne albo świece. Ikonę, jak już powiedziałam wcześniej, okadzamy, składamy głęboki pokłon, ikonę całujemy. W ten sposób oddając cześć osobie przedstawionej na ikonie, Jezusowi Chrystusowi. A ponieważ w prawosławiu istnieje takie przekonanie, że każda ikona niezależnie jakiego świętego przedstawia, zawsze nas odsyła do pierwowzoru, czyli do Jezusa Chrystusa, który jest jedynie obrazem Boga prawdziwego. Pismo Święte mówi, On, Jezus Chrystus, jest obrazem Boga prawdziwego. I każda ikona, jaka powstaje, odnosi nas do jedynego obrazu, jakim jest Jezus Chrystus. I jeżeli ikona przedstawia świętego, tutaj na przykład mamy taką, tak naprawdę jeszcze nie do końca, czyli niezabezpieczona ostatnią warstwą, nieskończona ikona, przedstawiającą świętą Anielę Merici, czyli założycielkę naszego zakonu. Ma o tyle sens przedstawianie świętych na ikonie, o ile święty odnosi nas do osoby Jezusa Chrystusa. No bo komu zawdzięczamy Jego świętość, tak? Ten święty, którego Bóg tak ukształtował, świętość, która jest dziełem Boga w tym człowieku. W tym świętej Anieli jaśnieje świętość Boga. I dlatego ona nas odnosi do Jezusa Chrystusa. I niezależnie od tego, kogo przedstawia ikona, ona zawsze nas odsyła do Jezusa Chrystusa. Żeby czytać i rozumieć
co mówi ikona, potrzebna jest przede wszystkim wiara. I potrzebny jest duchowy wzrok. Wiemy od świętego Pawła, że my posiadamy nie tylko zmysły zewnętrzne, ale że my posiadamy zmysły wewnętrzne. I o te wewnętrzne zmysły bardzo by chodziło. I my w naszym potocznym nawet mówieniu mówimy o tym, że żeby na coś patrzeć sercem, tak? Popatrz na to sercem. Czyli serce może widzieć. To są właśnie wewnętrzny zmysł wzroku. Wzrok serca. Można sercem usłyszeć. Wy, kto jak to, ale właśnie wy w terapeutycznych spotkaniach słuchacie, mam nadzieję, o wiele bardziej sercem niż uchem. I o to by właśnie chodziło, żeby tak podchodzić do ikony. Dlatego ja bym może poprosiła teraz światło, zanim to niech nam towarzyszy jako taki obraz, ale dlatego na ikonach uszy są bardzo często, zwłaszcza na ikonach Chrystusa, mocno zaznaczone, są nieproporcjonalnie większe niż nawet gdybyśmy to mieli na zdjęciu. Są uwypuklone. To jest symbol takiego właśnie duchowego, słuchania sercem, takiego obcowania z osobą Jezusa Chrystusa, który mówi, że On słucha Ciebie sercem. On Ciebie słucha inaczej, tak? Żeby wejść i odczytać jakąś ikonę, potrzebujemy uruchomienia tych wewnętrznych zmysłów. Również dotyku, zapachu, zobaczcie, tak jak mnie, ikona pachnie, ikonę można dotknąć. W ten sposób to jest to pierwsze spotkanie, spotkanie z rzeczywistością najpierw odbywa się jest spotkaniem zmysłowym. Później dopiero przychodzi spotkanie, przetwarzane jest na nasze myśli i dalej, aż do urzeczywistnienia w jakimś działaniu, w jakichś czynach. I ten, kto ma taki duchowy właśnie wzrok, takie duchowe spojrzenie, patrzy na ikonę i widzi w niej nie tylko bardziej lub mniej udany obraz, nie wiem, stary, współczesny, duży, mały. Ten, kto ma w sobie wiarę i obcuje w ten sposób z ikoną, może odkryć i doświadczyć w swoim sercu tego, że nie tylko on patrzy na ikonę, ale że ikona patrzy na niego. Że Bóg poprzez ikonę patrzy na ciebie. Poprzez ikonę, znaczy przekraczając barierę ikony, Bóg patrzy na ciebie. I to w tworzeniu ikony podkreślone jest w technologii ikony poprzez perspektywę. Odkrywam w pewnym momencie, że Bóg patrzy na mnie i chodziłoby o to, żeby mieć w sobie taką predyspozycję odczytania tego Bożego spojrzenia na sobie, pozwolić, aby Boże spojrzenie spoczęło na mnie. Ono będzie nieraz niepokoić, jakoś intrygować, ale też będzie obdarzać. Bóg zawsze patrzy na człowieka z miłością. Spojrzał z miłością. I dlatego jesteśmy w stanie za Nim pójść, bo spojrzał z miłością. Bo Bóg jest miłością. Pozwolić, aby Jego spojrzenie spoczęło na Tobie. I takie spojrzenie wywołuje we mnie konkretną reakcję. Wzywa do przemiany, do nawrócenia. To spojrzenie jest spotkaniem. Jeżeli mówimy o tym terapeutycznym działaniu, to właśnie w takim sensie, prawda? Że zobaczcie, że jak macie w swoim doświadczeniu zawodowym
spotkanie z ludźmi, którzy w jakiś sposób potrzebują waszego towarzyszenia. Ja sobie wiele razy zadaję pytanie, mam wielu przyjaciół w środowiskach terapeutycznych. Pracujemy razem, prowadzę takie warsztaty na przykład dla osób w połowie życia, w kryzysie po 40. Zadajemy sobie pytanie, co tak naprawdę leczy? Co tak naprawdę uzdrawia? Co tak naprawdę pomaga? Sposoby i metody waszego działania? I dochodzimy wielokrotnie do stwierdzenia, że tym, co jest uzdrawiające w gabinecie, jest relacja. Relacja leczy. Jakość relacji leczy. Nie twój pomysł na, tylko jakość relacji. Od momentu, kiedy wchodzę do gabinetu, od pierwszego spotkania, od pierwszego wejrzenia, już jest naznaczone to jakąś jakością. Właśnie tym wzrokiem, tak? Albo jestem przyjęty, albo nie. We wzroku. W biznesie, jak też mam takich przyjaciół, z którymi z kolei prowadzę takie warsztaty dla liderów, próbując odkryć rolę duchowości w liderowaniu. I on tłumaczy ludziom, że to, co decyduje o przyjęciu lub nie do pracy, kiedy jest nabór, prawda, to decydują dwie pierwsze sekundy. Sposób prezentacji, kiedy wchodzi osoba do pokoju i w jaki sposób podaje dłoń. On już wie, czy co przyjmie. Potem to już tylko jest często, czy przyjmie tę osobę, czy nie przyjmie. Potem, prawda? Więc relacja decyduje niejako o tym, co się we mnie zadzieje i jaki to będzie miało ostatecznie finał. I tak jak powiedziałam, że podobnie tak jak czytam Słowo Boże, po to, aby poznać, zrozumieć, co mówi Bóg, żeby rozważyć, medytować Słowo i starać się żyć zgodnie z tym, co mówi Bóg, tak samo patrząc, kontemplując ikonę, wchodzę w taką relację z Panem Bogiem, która pozwala mi odczytać Jego zaproszenie i żeby żyć zgodnie z tym, jak Bóg mnie porusza, jak Bóg mnie zaprasza i prowadzi. I podobnie jak Słowo Boże, ikona często mnie konfrontuje. Ikona do czegoś zaprasza. I to prawdziwe piękno, które mamy w ikonie, to jest promieniowanie Bożego Ducha. Dlatego ikona może zatrzymać albo nie, jeżeli tego jakiegoś Bożego Ducha nie przekazuje. Jest ikona takim pośrednikiem między światem ziemskim a światem niebieskim, światem Bożym. Ikona pozwala wejść w tą Bożą rzeczywistość i doświadczyć bezpośredniego spotkania. Jan Paweł II, chyba jako jedyny, napisał swego czasu list do artystów. Jest taki piękny list Jana Pawła II do artystów, w którym mówi, że jeżeli człowiek potrafi dostrzec w rozlicznych przejawach piękna promień najdoskonalszego piękna, wówczas sztuka staje się drogą ku Bogu. Może być połączeniem nowego życia, wielkodusznie otwartego na miłość Boga i człowieka. Dlatego ten, kto potrafi tak wpatrywać się w ikonę i otworzyć się na tajemnicę, jaka jest zawarta w ikonie, ikona dla niego może stać się miejscem duchowej formacji, ponieważ ikona oddziałuje na nas niewerbalnie. Dlatego, że właśnie niewerbalnie oddziałuje, pozwala przeżyć wiarę nie tylko na poziomie intelektu, ale na poziomie serca. Myślę, że wiele problemów w życiu duchowym, czy zastoju w życiu duchowym, rezygnacji, najczęściej z modlitwy, bo modlitwa właśnie jest pierwszym wyrazem mojej relacji z Panem Bogiem, wiele zaniedbań
rezygnacji z modlitwy wynika z tego, że jesteśmy przeintelektualizowani na modlitwie. Że na modlitwie to trzeba coś robić, to trzeba do czegoś dojść, to trzeba coś przemyśleć, to trzeba wykonać jakąś pracę, tak? Czyli ja działam na modlitwie. Ja do Boga mówię. Jak nieraz pytam młodych na różnych rekolekcjach, wychodzimy z modlitwy, to co Pan Jezus ci powiedział? A to miał coś powiedzieć? Nie wiem, nie słyszałem. No a jeżeli z definicji podstawowej modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, no to ja mówię, On słucha, On mówi, ja słucham, to jest rozmowa. Inaczej to jest monolog. Czyli ja mówiłem Panu Bogu, Panie Boże daj, Panie Boże spraw, Panie Boże pomóż, Panie Boże to, Panie... Tak, to jest piękne, opowiadamy Panu Bogu swoje życie, swoje boleści, swoje... ale czy słyszymy, co On na to? Ikona, kontemplacja ikony pozwala na poziomie serca doświadczyć spotkania z Bogiem, a nie na poziomie tylko głowy. Myślę, że najdłuższą drogą, jaką my mamy w życiu do pokonania, to jest ten odcinek drogi, który teraz pokazuję. Zejść z głowy do serca. I ikona, i bardzo często w duchowości ikony, tak zwana modlitwa serca, modlitwa Jezusowa, jest tą drogą pozwalającą zejść do serca. I to się odbywa w głębokiej ciszy, w głębokiej pokorze, która niejako zawiesza moje działanie, a pozwala Bogu działać. Przestań działać na modlitwie. Pozwól Bogu działać. To wymaga ogromnej cierpliwości, takiego przestawienia się. Kiedy ja się dobrze pomodliłem, tak? Kiedy był różaniec, nie, przepraszam, nie chcę niczego deprecjonować, tak? Ale kiedy się tak namodliłem, nie? Aż zmęczony jestem tym moim namodleniem się, tak? Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś taka tylko tak, nie? Ale jeżeli to jest tylko tak, to ja mogę wyjść z modlitwy i nie poznać, jak Bóg działa w moim sercu, nie rozeznać, jak Bóg działa, nie usłyszeć Boga, nie doświadczyć Boga. Dlatego rekolekcje modlitwy Jezusowej, jakie prowadzę, między innymi, to jest 3 albo 5 dni w całkowitej ciszy i po prostu w siedzeniu na modlitwie i nic nie robieniu. Kiedy na początku mówię uczestnikom, którzy przyjeżdżają, że przyjechali naprawdę na najpiękniejsze w życiu rekolekcje, bo tutaj nic nie trzeba będą robić, to oni się najpierw uśmiechają i się cieszą, że nareszcie. Ja mówię, naprawdę, proszę nie pisać żadnych notatek. Wierzcie mi, nie wrócicie do tych notatek. Nie skupiajcie się uwagi na zapisywaniu, ale na byciu tu i teraz. Łaska związana jest z tu i teraz. Bóg nieustannie daje łaskę aktualną. Pół godziny temu była łaska na tamten czas. Jeżeli byliśmy wtedy tam, to mieliśmy na to łaskę. Tu i teraz masz łaskę na to. I na ten moment masz tylko niejako wpływ, czyli być świadomie tu i teraz. Rzeczywistość, która była, nie należy już do ciebie. Czy jesteś w stanie coś zmienić w tym, co było? Na czym polegają często terapie odnośnie różnych traum? Nie na zmianie rzeczywistości, historii mojego życia, ale na tu i teraz przyjęciu tej historii. Ja teraz przyjmuję, akceptuję moją historię i to uzdrawia. Podobnie do przodu. Przyszłość do ciebie nie należy. Wydarzy się albo nie. Ciekawe zdanie. Proszę je dobrze zrozumieć. Boga nie ma w tym, co było. Boga nie ma w tym, co będzie. Bóg jest. Takie jest Jego imię. To objawił Mojżeszowi. Jestem, który jestem. To nie znaczy, że Boga nie było w historii mojego życia. Był wtedy. Na czym polega nasze
zapominanie, nasze brak uważności na zapomniałem, gdzie zostawiłem klucze. Moja siostra nie tak dawno mówi tak, zadzwoń na mój telefon, bo nie wiem, gdzie go położyłam. To nie jest tak, że zapomniała, gdzie położyła telefon, tylko że jej nie było wtedy tam, gdzie kładła telefon. Jej świadomość, jej uważność nie była tam, gdzie kładła telefon. I ta kultura obrazkowa właśnie tak nas rozprasza, ona nas nie skupia. Dlaczego dzisiaj tak, że tak powiem, popularne są wszelkie kursy, treningi, mindfulness, uważności, różnego rodzaju szkoleń, które właśnie tego uczą, nie? I dobrze, że uczą. Ja tylko jeszcze zawsze dodam, że ikona też może tego nauczyć, że Bóg nas tego uczy, ponieważ bo jest Bogiem, który jest. I to jest pokazane również w ikonie. I w ikonie Jezusa Chrystusa, i tylko w ikonie Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem i który zamieszkał pośród nas, który jest Bogiem z nami. Emanuel znaczy Bóg z nami. Jest Bogiem żywym, zmartwychwstałym, nieustannie żyjącym. Na ikonach Jezusa Chrystusa i w ten sposób jest rozpoznawalna postać Chrystusa, że nimb, czyli ta aureola, w języku starocerkiewnym raczej mówimy nimb, jest w ten nimb wpisany krzyż. Tak? Jest to tak zwany nimb krzyżowy. I ten nimb przysługuje tylko Jezusowi Chrystusowi. Żaden święty taki nie ma tak zaznaczonej aureoli. I w ten krzyż są wpisane znaki, pierwsze litery, które są imieniem Boga objawionym Mojżeszowi. Jestem, który jestem. Ten, który jest. To oznaczają te literki. W zależności jeszcze od tego, czy to jest ikona grecka, czy to jest ikona ruska, to będzie troszeczkę inna kolejność, to jest grecka czytana jestem, który jestem, w ruskich będzie jestem, który jestem, czyli czasem przestawione będą te znaki, symbol. Jestem. Bóg jest nieustannym teraz. I dlatego jest takie ważne trwanie w ciszy, aby tu i teraz swoją uważność skierować na obecność i doświadczyć tej obecności uzdrawiającej, leczącej, przemieniającej, obecności, która jest nieustannie twórcza, która jest nieustannie zbawiająca, nieustannie przemieniająca. I to jest modlitwa kontemplacji, która polega na pozwoleniu, aby Bóg we mnie działał. I ikona do takiej modlitwy zaprasza i w związku z tym z jednej strony jest modlitwą bardzo prostą, a z drugiej strony też taką modlitwą wymagającą, ponieważ ci uczestnicy rekolekcji modlitwy Jezusowej, jak ja mówię, że nic nie muszą robić, w związku z tym mają teraz czas, godzinę wolnego, mogą iść na spacer i proszę na tym spacerze nic nie robić. Nie macie nic przemyśleć, nie macie zrobić rachunku sumienia, nie macie nic odkryć. Pozwolić, żeby rzeczywistość, którą postrzegacie zmysłami, była taka, jaka jest. O, widzę kolorowy listek, wezmę go do domu. Nie, nie bierz go, pozwól, żeby on był taki, jaki jest. Kwiaty są, zrobię z tego... Nie patrz na rzeczywistość pod kątem użytkowym, jak go wykorzystać, tak? Patrz i pozwól, żeby to, co jest, było takie, jakie jest. W momencie, kiedy tak zacznę patrzeć na moje życie, że to, co jest w moim życiu, jest dobre. Dlaczego mnie się to, Panie Boże, przytrafiło? I w tym jest już taka nutka pretensji do Pana Boga, tak? Ale, a może także zapytam, co chcesz mi opowiedzieć przez to, co jest w moim życiu? I w ten sposób właśnie ikona, tworzenie ikony może stać się
między innymi takim właśnie przemianą, formacją. Pamiętam taką sytuację z pisania ikony właśnie Pantokratora, Jezusa Chrystusa, ze studentami. Dziewczyna, która trzy razy zmywała oblicze Jezusa na ikonie do deski. Za każdym razem jej nie wychodziło. Za każdym razem było nie to, co chciała. Nie tak wychodziły ani kolory, ani kreski. Później jakoś tak wyprowadziła już tą pracę i było tak, jak już chciała, żeby to było. I po skończonych warsztatach po tym kursie przychodzi do mnie i mówi: wy siostra, co mnie to oblicze Pana Jezusa to nie mogło wyjść. I ja mówię, ale dlaczego, co chcesz przez to powiedzieć? Potem też były takie pytania, czy trzeba mieć specjalne zdolności artystyczne. Nie, nie trzeba mieć specjalnych zdolności artystycznych, żeby zacząć pisać ikonę. Ona mówi, mnie to oblicze Chrystusa nie mogło wyjść, bo ja mam, tak poharatany obraz Pana Boga w sobie, że ja musiałam to kilka razy zmyć na desce, żeby uświadomić sobie, że Bóg jest inny niż ja o Nim myślę. I to był proces jej nawrócenia, jej formacji, jej przemiany. Właśnie przez tworzenie ikony. Innym razem, na tych warsztatach teraz w Białogórze, kiedy zaczynaliśmy pracę od gołej deski, bo czasem zaczynamy pracę od deski już gotowej, takiej zagruntowanej, od gołej deski, którą trzeba było zagruntować i wykonać taką bardzo brudną pracę, trochę podobną do murarza, czy do tynkarza raczej. I po nałożeniu kilku warstw już tego, bo tam trzeba nałożyć 7 aż do 12 warstw, po nałożeniu kilku warstw zostawiamy do schnięcia, przychodzimy następny dzień i ja patrzę z panią Halinką, ten grunt, te warstwy nie są takie, jak powinny być. Coś zadziało się nie tak. Prawdopodobnie był stary klej, który w sklepie kupiliśmy, albo już nie wiem co. I ona mówi tak, słuchajcie, musimy to wszystko zmyć, do deski wrócić z powrotem. Nie możemy robić to na tej desce, bo może się okazać, że po pół roku będzie to odpadało. I co robimy? Zmywamy to do deski, tak? Ściągamy to do gołej deski. I wydawało się w pierwszym momencie, że to będzie takie, że uczestnicy, którzy przyjechali na ten kurs, mogą mieć takie pretensje, nie? Co my tutaj im proponujemy, co to za fachowość, nie? Co to za profesjonalność, no i takie nie wyszło, nie? Ja tu płacę i ma wyjść, nie? Ale tak jak powiedziałam, to były rekolekcje z ikoną, więc towarzyszyła nam nieustannie modlitwa, refleksja. I ja, zanim przystąpiliśmy do nakładania od nowa, postawiłam takie pytanie uczestnikom. Możecie do tego, znaczy taką refleksję, możecie do tego podejść, że nam nie wyszło, albo że wam nie wyszło. A możecie do tego podejść w ten sposób, żeby postawić pytanie, Panie Boże, co chcesz mi powiedzieć przez to, co się tu zadziało? I tak ich zostawiłam z tym. Na koniec, kiedy ludzie się dzielili po tych warsztatach, jedna kobieta mówi tak, dla mnie to doświadczenie ściągania tego gruntu do deski, zaczynania od nowa, było przełomowym doświadczeniem w życiu. Ja zobaczyłam, że nie ma w życiu rzeczy bezsensownych, że to, co się wydarzyło, ma jakiś sens i że w życiu mogę nieustannie zacząć od nowa. Cokolwiek to dla niej oznaczało w jej doświadczeniu. Zobaczyła przez tą pracę taką ponowną, że ona w życiu może zacząć od nowa. I to było doświadczenie odczytane w klimacie modlitwy, w klimacie spotkanym z Panem Bogiem, w klimacie tworzenia ikony. I to jest doświadczenie inne niż to, gdyby ktoś jej powiedział, terapeuta, przyjaciel, ksiądz, wiesz co, nie martw się, zacznij od nowa, zawsze może zacząć od nowa, prawda? To inaczej działa niż doświadczając tego w ten sposób. Tak działa łaska. I cisza kontemplacji ikony pozwala odkrywać, w jaki sposób Bóg działa w mojej duszy. I to, jak odkryję sposób działania Boga w swojej duszy, jestem w stanie towarzyszyć drugiemu, żeby pomóc jemu odkryć, w jaki sposób Bóg działa w jego duszy. Na tym polega między innymi moje towarzyszenie ludziom w
w rekolekcjach ignacjańskich, czyli towarzyszenie im poprzez rozmowę, poprzez słuchanie, tak zwane kierownictwo duchowe. Pomóc odkryć, jak Bóg działa w twoim życiu. On będzie działał inaczej niż w moim.